Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Na początek wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie trwa u nas od 7, a lokale wyborcze są czynne do 21. Frekwencja w południe wyniosła 14,39%, to więcej niż o tej samej porze w poprzednich eurowyborach. Wstępne wyniki wieczorem w TVP. Joanna Pilszyk. Głosowanie dziś nie tylko w Polsce, ale i w 20 innych krajach Unii Europejskiej. W 7 wybory już się odbyły, bo Europa wybiera parlament od czwartku. Przez 5 lat deputowani, przedstawiciele poszczególnych państw, będą mieć wpływ na stanowienie unijnego prawa. Małgorzata Gałka. Wstępne wyniki dziś. Oficjalne wyniki są spodziewane najwcześniej jutro wieczorem, a jeszcze dziś w panoramie. Najpierw Wisła. Rano w 11 miejscach na rzece obowiązywały stany alarmowe. Teraz wysoka fala jest w województwie lubelskim, a ze skutkami wielkiej wody zmagają się mieszkańcy Małopolski, ziemi świętokrzyskiej i Podkarpacia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wieczornymi burzami z gradem na południu kraju. Jarosław Kuś. Zmieniamy temat. Dzień wolności podatkowej wcześniej niż rok temu, bo już 4 czerwca. To moment, w którym łączny dochód od początku roku zrównuje się ze zobowiązaniami podatkowymi na dany rok. Symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać dla siebie. Bartosz Łyżwiński. W panoramie za chwilę o karach za rozmawianie przez komórkę. Po karach dla kierowców używających telefonu komórkowego w czasie jazdy kolejne kraje decydują się na kary za używanie telefonów przez pieszych na przejściach. W stanie Nowy Jork kary mają sięgać $50, na Litwie już trzeba płacić 40 euro. Także w Polsce problem jest coraz większy. Joanna Bukowska-Kasprzak. Napad w Poznaniu. 29-latek podszedł do stojącego na przystanku autobusowym mężczyzny i ugodził go nożem. Zaatakowany zmarł. Łukasz Miąsik. Ja się nie dziwię. A teraz 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Rozstrzygnięty. Polskim akcentem była trzecia nagroda dla animacji Barbary Rupik w kategorii Cine Fondation. Złotą palmę jury przyznało jednogłośnie południowo-koreańskiemu obrazowi Pasożyt w reżyserii Bong Joon-ho. Kocha bezwarunkowo, wybacza, rozumie, wie co doradzić, jest prawdziwym oparciem, najlepszą przyjaciółką i piecze najlepsze ciasto na świecie. Mama, jedyna taka, o czym w Dniu Matki Anna Morawska-Borowiec. W końcu nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Cytat na każdy czas. Do zobaczenia, dziękuję.